Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Irańczyk w Polsce. Ja się nazywam Michał Rezazadeh, jestem Irańczykiem, który przyjechał do Polski 7 lat temu, prawie 7 lat temu, w lutym minie, dokładnie 12 lutego minie 7 lat, że mieszkam w Polsce. To sam w sobie jest niesamowity wątek i bardzo ciekawa sprawa, że już 7 lat mieszkam w jednym miejscu, nigdy po sobie nie widziałbym czegoś takiego, po sobie nie spodziewałbym czegoś takiego, że zamieszkam w jednym kraju na tak długo, ale tak się potoczyło właśnie moje życie, że już mieszkam w Polsce i jestem niezwykle szczęśliwy z tego powodu i chcę się z wami podzielić, dlaczego, jak tam, co tam. Skończyłem rok temu, ponad rok temu, skończyłem studia kulturoznawcze na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i napisałem pracę licencjacką o polskich żołnierzach podczas wojen napoleońskich w Hiszpanii, w Saragosie, na podstawie polskiej opowieści Wacława Gonczarowskiego Huragan, które były napisane w 3 tomach w bardzo, bardzo trudnej polszczyźnie. Natomiast przetłumaczyłem to na hiszpański, to znaczy nauczyłem się hiszpańskiego w ogóle na Wydziale Artes Liberales i obroniłem się również z mojej pracy licencjackiej po hiszpańsku. To, co też jest w sumie ciekawy wątek, ale dzisiaj nie chcę się skupić na tym. Musiałem zrobić rok przerwy w moich studiach, ponieważ jako obcokrajowiec w Polsce muszę wyrabiać kartę pobytu. I chciałbym, tak jak słyszycie, chciałbym siedzieć w Polsce, już mieszkać tutaj na stałe w Polsce, więc żeby móc zaaplikować na kartę stałego pobytu i również później obywatelstwo polskie, co też jest w moich planach i to, że raz zaaplikowałem przez prezydenta, ale nie dostałem, dostałem odmowę, ale mniejsza, to zrobiłem kiedyś o tym odcinek. Oddzielne. Natomiast teraz planuję już iść tą zwykłą drogą, zwyczajną drogą, która nie jest przez prezydenta, tylko jest przez wojewody. Również w tej sprawie można najpierw dostać kartę pobytu czasowego i potem kartę stałego pobytu albo obywatel długoterminowy, rezydent długoterminowy Unii Europejskiej. W mojej sprawie będzie to nazwał, chyba że ktoś na przykład jest w małżeństwie z obywatelem Polski, to wtedy jest inaczej, wtedy dostanie kartę stałego pobytu. W mojej sprawie albo w sprawach innych obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Polski i zamieszkują jakby na własnej ręce, tak jak ja, to nie ma karty stałego pobytu, tylko jest rezydent długoterminowy Unii Europejskiej. I ja też to dostanę, ale to jest dokładnie tak samo jak kartę stałego pobytu. Nie ma zbyt wielkiej różnicy, tylko że kartę stałego pobytu co 10 lat trzeba odnawiać, a rezydent długoterminowy co 5 lat trzeba odnawiać. Ale i tak to daje stały pobyt i stały dostęp do rynku pracy w Polsce. Nie chcę o tym rozmawiać też. Tak, jeszcze musicie o mnie wiedzieć, że mam ADHD, więc bardzo często potrafię wejść w nowe wątki, ale jestem opracowany w tej sprawie i potrafię wracać do tych wątków, które zacząłem kiedyś. Więc dzisiaj chcę wam opowiedzieć o tym, że rok musiałem zrobić przerwę w moich studiach, ponieważ rok temu obroniłem się i potem przeszedłem wcześniej, w ostatnim semestrze moich studiów licencjackich, zacząłem pracować w korporacji normalnie, bo jeśli obcokrajowiec ma kartę pobytu na podstawie studiów, ten czas, który leci podczas tej karty pobytu na podstawie studiów, liczy się jako krótszy czas, żeby dostać potem kartę stałego pobytu, albo kartę, to co powiedziałem, rezydenty długoterminowe Unii Europejskiej. I ja chciałbym, żeby moje lata szybciej się liczyły, a oczywiście muszę studiować, bo bez studiów po prostu czuję się, że nie rozwijam się, więc bardzo. To zresztą akurat to jest ten taki etap też mojego życia, że bardzo potrzebuję i uważam, że studiowanie dla mnie ma bardzo duże znaczenie, więc zrobiłem rok przerwy w studiach. Zmieniłem swój status w Polsce ze studenta na podatnika i oficjalnie dostałem kartę pobytu na podstawie pracy i ta karta liczy się szybciej. Ostatnie 6 lat, 2 lata były na podstawie kursu językowego i potem 4 lata... 4? Tak, rok też czekałem i potem 3 lata byłem też studentem i te 6 lat, które minęły już, były za mną, przed tą kartą pobytu na podstawie pracy, liczą się jako 3 lata podatkowe, a teraz od roku prawie jestem na kartę pobytu na podstawie pracy, co liczy się
już cały rok, więc to będzie 4 lata. Jeszcze rok muszę przepracować i być w Polsce na podstawie karty pobytu ze pracy, żeby móc zaaplikować na kartę stałego pobytu. Co to powiedziałam? Rezydent długoterminowy Unii Europejskiej. I to jest w moich planach właśnie, ale nie chcę o tym rozmawiać. Ja chcę rozmawiać o moich studiach, które zacząłem teraz w tym roku. Bo teraz pracuję na cały etat i studiuję dziennie, ale studiuję oczywiście poza godzinami pracy, jakby mojej pracy nie przeszkadza to. I jak najbardziej dogaduję tę sprawę, dostosowuję się do wszystkich, żeby nikomu nic nie brakowało, ani moim studiom, ani mojej pracy. Natomiast zacząłem studia nowe w tym roku. Tak jak powiedziałam, miałam rok przerwy, a u mnie musi więcej się dziać, wtedy czuję się bardziej żywy, więc jak teraz i pracuję na cały etat i studiuję dziennie, to jest dla mnie najlepszy moment życia, bo dużo się dzieje i ja jestem bardzo zachwycony cały czas tym życiem, tym tempem życia i po prostu teraz to jest moment, który bardziej czuję to życie i czuję, że rzeczywiście coś się dzieje i to mega mnie jara. Chcę powiedzieć o moich studiach i o moim wydziale Artes Liberales. Wróciłem na ten wydział studiując, zapisając się na magisterkę z kierunku Art Collegium Artes Liberales. Sztuki wyzwolone. To są studia, które tak naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy nawet broni się z tych studiów, może nie wiedzieć, że ktoś inny, który też się bronił z tych studiów, o czym się obronił. Bo to są studia, gdzie można tak naprawdę skupić się na swoich zainteresowaniach, na polach swojego zainteresowania, co jest też bardzo ciekawe. Ja bardzo chciałbym pracować i studiować i uczyć się lepiej o tym stanowisku, w którym ja jestem, czyli stanowisku Migration and Identities, czyli ja jestem imigrantem w Polsce i moja tożsamość poniekąd się zmieniła. Ta tożsamość irańska, którą miałem podczas 21 lat mojego życia w Iranie i potem jak miałem 21 lat, przeprowadziłem się do Polski prawie 7 lat temu. I to ciekawi mnie, dlaczego to się wydarzyło i chciałbym bardziej się skupić na w tej dziedzinie. I Migrations and Identities, tak jak powiedziałem, migracje i tożsamości. To są tematy, które mnie ciekawią i akurat mam takie szczęście, że Wydział Artes Liberales przygotował dla mnie tak naprawdę, a i dla innych ludzi też, bo jakby można dostosować kierunki, bo jest tam wiele kierunków, kulturoznawstwo, tak jak ja byłem na kulturoznawstwie, jest też Collegium Artes Liberales, na którym teraz jestem, jest antropozoologia, jest interdyscyplinarne, ale to jest po angielsku, to są po angielsku interdisciplinary studies, coś tam, nie pamiętam dokładnie, ale studia interdyscyplinarne i o różnych krajach, o Bałkanach na przykład w tym roku mamy dużo tych zajęć i dużo godzin dedykujemy Bałkanom, dlatego że to są też ciekawe rejony tego świata, w których tak naprawdę wiele się dzieje, a ja też swój urlop roczny podczas tych wakacji spędziłem na Bałkanach, właśnie w Bośni i Hercegowinie, to co też dla mnie było ogromnym doświadczeniem, że w ogóle byłem tam i mogłem poznać ludzi, rozmawiać z ludźmi, wejść do ich życia, bo używałem oczywiście couchsurfingu i jakby też mam taką otwartość do ludzi, więc potrafię poznawać ludzi na ulicy albo na autostopie, bo autostopem też je podróżowałem i wejść tak naprawdę do ich codziennego życia, co dla mnie też jest bardzo dużym atutem, żeby w ogóle móc jakby z pierwszej ręki doświadczyć tego, co tego sposobu życia, który oni prowadzą, który oni mają na Bałkanach. I dowiedziałem się bardzo wiele o tym, że na Bałkanach wcale nie jest w praktyce tak cudownie, jak wygląda, bo jakby myślimy o tym, że Bośnia i Hercegowina jest krajem trzech narodów, a te trzy narody żyją ze sobą w spokoju, a tak do końca nie jest, bo oni mają trzech prezydentów
Tak jak powiedziałam w ostatniej rozmowie z Basią, chyba, tak, powiedziałam o tym, że no, jakby oni potrafią mocno się polaryzować w tych swoich, ideologiach, co też nie jest łatwe ani zdrowe. Natomiast na wydziale, na studiach nie skupiamy się na tych, o tych tematach. Na wydziale przygotowałam dla Was kilka tematów, na których pracujemy na tym wydziale. Na przykład mamy bardzo fajną panią profesor, która prowadzi dwoje zajęć, dwa wykłady o historii Bałkanów i o Borderlands. Borderlands, czyli pogranicie, czyli kresy po polsku. Jakby to są zajęcia o znaczeniu sąsiedztwa, o znaczeniu tego, że dwa kraje, dwa narody są obok siebie i jakie biorą od siebie przykłady, jakie biorą od siebie efekty, jakie biorą od siebie tak naprawdę, jak współżyją w tym pograniczu. Nie wiem, czy pogranicze muszą być w liczbę mnogie zawsze, bo dla mnie pogranicze, jak słyszę pogranicze, to jest w liczbę mnogie, raczej tak dla mnie brzmi. Więc piszcie w komentarzach, czy to jest pogranicze, czy są w liczbę mnogie, czy to jest liczba pojedyncze. Bo akurat te zajęcia Borderlands, pogranicze, to są po angielsku. Więc teraz nie wiem dokładnie, czy pogranicze to jest o to pogranicie, czy te pogranicie. Ciekawe. Tego się nie spodziewałam. Tak, i to są dwoje zajęć, o których powiedziałem, które są bardzo ciekawe, pogranicie i jeszcze historia Bałkanów, które jakby jest opowiedziana ta historia przez panią profesor, która bardzo, bardzo ciekawie je opowiada i tak naprawdę mimo tego, że to są wykłady, a ja trochę mam wrażenie, że jestem na konwersatorium i potrafię jakby, jestem w interakcji cały czas w trakcie słuchania tych zajęć, co jest dla mnie też ogromnym plusem, że mogę tak naprawdę poczuć to wszystko bardzo na żywo. Mamy też, mam dwa seminaria też, bo również trzeba wybrać, trzeba wybrać dwa seminaria, bo są, tak jak powiedziałam, kierunki różne. No ale żeby wybrać swoją ścieżkę, to trzeba mieć trzeba wybierać dwa seminaria na magisterkę. I jedno seminarium mam humanistyczne, a drugie mam społeczne. A mogłem też wybrać jedno z tych, plus na przykład przyrodnicze, ale ja mniej się interesowałem akurat tematami przyrodniczymi, więc postanowiłem wybrać humanistyczne i społeczne. I na tych zajęciach społecznych pamiętam, że była taka książka, którą przeczytałem, jest mega, mega polecam, od Swietłany Andrzejewicz. Tak, podejrzewam, nie pamiętam dokładnie, chyba od Swietłany Andrzejewicz, że wojna nie ma w sobie nic z kobietę. No oczywiście to nie jest to parodia, ale to jest taka, jakby ona nie ma tego na myśli, co jest w tytule, więc ona tak naprawdę w tej książce opowiada o tym, jak bardzo kobiety jednak mają ogromną rolę w tej wojnie, bo cały czas jak mówi się o wojnach, jak mówi się o tym bohaterstwie, jak mówi się o tym, że no wygraliśmy, zwyciężyliśmy i to i tamto, to jakby wszyscy mężczyźni cały czas są tam uwzględnieni w tym zwycięstwie, w tej historii, w tym wszystkim. I ona mówi o tym, że jak bardzo właśnie nie, że cały czas mówicie o mężczyznach, a rola kobiet w tej wojnie jest jeszcze większa, bo kobieta jeszcze bardziej i mocniej przeżywa to, co znaczy, nawet nie, że bardziej i mocniej, chodzi o to, że przynajmniej na tym samym etapie, na tym samym poziomie przeżywa tę wojnę i że to jest bardzo ważne też również dla kobiety i rola tych kobiet, jakby że mówienie w ogóle o emocjach, że mężczyźni mają problem z mówieniem o swoich emocjach albo czują, że to jest
to jest wstydliwe, albo mają problem z wymówieniem o swoich emocjach, albo mają problem z, albo myślą, że to są tematy intymne, a tak naprawdę to nie są tematy intymne. A jeśli właśnie w tej książce była taka scena, że ta kobieta właśnie wyjaśniała moment, w którym jakby chciała bardzo wstępować do wojska. I miała warkocz, miała długi warkocz i jakby w ramach przygotowania się na pójście do wojska musiała ściąć swój warkocz i to było dla niej ogromnym przeżyciem, że wow, już miałam warkocz, a już teraz nie mam warkocza i to nawet to opisała takimi słowami. Ta książka nawet chyba wygrała Nobla z tego, co się zorientuję, nie wiem, czy ta książka, czy jeszcze inna jej książka. Ale no sami możecie się zainteresować i doszukać tych informacji też w internecie. I co jeszcze? Uczymy się o, tak jak powiedziałam, o tożsamościach, o tym, dlaczego chciałbym potem odnaleźć też swoją rolę w tym wszystkim. Dlaczego po wyemigrowaniu do danego kraju ktoś może zapomnieć tak bardzo o bolesnych tematach, które przeżywał w swoim życiu poprzednim w kraju a tak bardzo przejmować wszystko, co dostanie, co zastanie tak naprawdę w kraju B jako migrant i tak jak bardzo ta tożsamość jego może ulec zmianie w tym wszystkim, dlatego że ta tożsamość jest czymś płynnym, a nie jest kamieniem, żeby się nie zmieniło, żeby się nie zmieniła, a jest całkiem płynna i jest potencjał ją zmienić trochę, dostosowywać do nowych realiów tego miejsca, w którym żyjemy. Tak jak w mojej sprawie, na przykład symbolicznie zmieniłem imię Mohamed Reza na Michała. I uważam to, że to i ułatwia moje życie, i ułatwia życie Polaków, bo wymówienie Mohamed Reza nie dla każdego Polaka jest łatwizną, po prostu. Mamy też bardzo ciekawe zajęcia. Dobra, chciałbym powiedzieć najpierw o seminarium humanistycznym też, bo na seminarium humanistycznym też rozmawiamy o pracy, które tak naprawdę są potrzebne, ale może są niewidzialne. Albo może nie są po prostu uwzględnione dla danej osoby. Bo ktoś może uznać, że ta praca jest wartościowa, że jego godność pozwala mu podjąć taką pracę, a komuś nie. I że u każdego to przebiega inaczej. I że jak bardzo trzeba szanować to, jakby co to wszystko, wszystkie te prace, jak bardzo one są potrzebne przede wszystkim i jak bardzo ktoś może się zrealizować tak naprawdę wykonując jakąś pracę. I no, mówi też o sensie tej pracy, mówi też o sensie życia tak naprawdę, dlaczego wykonując jakąś pracę, ja jestem bardziej sobą, jestem bardziej, jakby ten sens mojego życia jest bardziej na swoim miejscu, jakby dociera, jakby ja chciałbym bardzo, na przykład, znowu wrócę do takiego wątku o mnie, co też nie jest może miłe, ale, no bo nie lubię zwracać na siebie uwagę za bardzo, ale na przykład w mojej sprawie, ja pracuję w korporacji na cały etat, studiuję też na cały etat i to są rzeczy, które interesują mnie, a chciałbym jeszcze bardzo jakby czuję sens w tym, żeby nagrywać i opowiedzieć wam o tym, co się dzieje w moim życiu, dlatego że mam wrażenie, że nawet słuchanie tego, co ja przeżywam na zajęciach i w pracy i co, no dobra, w pracy może nie, to jest nuda, korporacja po prostu, ale na zajęciach to jest dla mnie tak ciekawe, że widzę sens w tym, żeby opowiedzieć wam o tym, bo uważam, że nawet ta opowieść może być ciekawa dla kogoś, może kogoś wzbogacić dowiedzieć się w ogóle, co się dzieje na warszawskich, na Uniwersytecie Warszawskim, tak? I to dlatego widzę w tym sens. I tak naprawdę mówimy też o tym sensie życia, że ktoś po prostu
wykonując daną pracę, jest bardziej spełniony. I też jest ważne o tym, że praca, którą wykonujemy, czy ma odbiorcy, czy jak jest odebrana ta praca na świecie, w społeczeństwie i jak bardzo my jesteśmy, jak bardzo nasza potrzeba do zrealizowania się też jest spełniona w tej pracy. I to są bardzo, bardzo ważne tematy i bardzo też ciekawe tematy, bo jak o tym się rozmawia, jak o tym się czyta, czytaliśmy Stefana Żeromskiego, tak, o tym siłaczka, o siłaczka. To była też niesamowita lektura dla mnie, bardzo trudna zresztą, no ale czytałem o tym, jak bardzo można oddalić się tak naprawdę od swoich zainteresowań, od swoich wartości, tylko dlatego, że jest się w otoczeniu, jest się w środowisku, które ciągnie człowieka na dół, a jak bardzo można się spełnić, jak bardzo można być sobą, robiąc i trzymając się jednym tokiem myśli, jednym tokiem wiary, a to znaczy wiara, to jest, nie chcę wejść w religijną atmosferę, tutaj wiara, jak mówię, że po prostu wierzę w jedną sprawę, cokolwiek to ma być ta sprawa i ciągnę się i jakby podniosę się, będąc w tej wierze. Jakby wierzę teraz w to, że chcę zostać w Polsce, więc robię wszystko, żeby móc zostać w Polsce, żeby móc rozwijać tutaj swoje życie, żeby móc kwitnąć tutaj. I powoli przechodzimy na tematy poezji, co też jest bardzo ciekawy tekst i lektura Romana Jakobsona o poetyka w świetle językoznawstwa, co jest też bardzo ciekawe. Właśnie powoli przechodzimy tutaj do takich klimatów poetyckich, że jak bardzo ja będąc tutaj wierzę w to, że chcę zostać w Polsce, wierzę w to, że to są dobre studia dla mnie, więc ciągnę się za tym, więc idę, jakby wykorzystuję te momenty i idę do góry. I to jest mega, mega ważne i jakby nie chciałbym stracić tej wiary. I właśnie jak mówię wiara, bardziej o to mi chodzi tutaj. Chodzi o pewien tok myśli, pewien tok życia, którego nie chciałbym opuścić po prostu. I tak, właśnie chciałam powiedzieć, jeszcze są jeden wątek tutaj zapisałem, displacement, czyli przesiedlenia. To też mamy zajęcia o prawnych terminologiach tego, jak ludzie musieli doświadczać takich rzeczy i do tej pory doświadczają, i o konwencji genewskiej, o emigracji tak naprawdę, że jak to przebiega generalnie w świecie, jak bardzo na przykład uchodźcy z Ukrainy, jak przyjechali do Polski po wojnie, po agresji rosyjskiej w Ukrainie, jak bardzo oni łatwo zostali przejęci do społeczeństwa, do świata tak naprawdę formalnego w Polsce też, bo od razu PESEL i tak dalej, a ja na przykład 3 lata nie miałem PESEL-u. Nie mówię teraz, nie porównuję oczywiście w ogóle o tym, że ktoś inny doświadcza jakiejś tam dyskryminacji czy coś, ale jakby to było taki dodatkowy, dowiedziałem się właśnie o tym, że uchodźcy z Ukrainy, którzy w Polsce jakby dostali te wszystkie przywileje, to nie było, to była ustawa poza konwencją genewską, co też dla mnie było ciekawe, bo konwencja genewska jest tak jak w sprawie misiaczków, nie wiem czy pamiętacie, jeśli nie pamiętacie, zapraszam bardzo serdecznie do tej serii z misiaczkami, bo uważam, że to jest bardzo bogata seria w ogóle filmów, które dałem w 2021 roku, jak talibowie przejęli Afganistan i w tamtych czasach właśnie wyjaśniałem dlaczego, co robimy dla nich i tak dalej. Jakby oni zostali przyjęci przez Polskę, do Polski i
Musieli czekać w ośrodku dla uchodźców przez jakiś czas i potem dostali zgodę, dostali PESEL, dostali paszport genewski, co to jest taki, nie jest to paszportem, tak naprawdę dokument podróży to jest, ale no jest tak jak paszport i tam jest godło polski i jakby tam są wszystko jest po polsku tam, tylko że jest napisane genewski, że to jest, nie wiem czy w sumie to jest, pamiętam to widziałem od nich, ale nie pamiętam, że to jest, nie jest napisane genewski czy coś, może w środku jest napisane, że ta konwencja genewska tutaj coś tam ma jakąś rolę, natomiast jakby przyjęcie Ukraińców to była zupełnie inna ustawa i mało o takich rzeczach prawnych też się uczymy na tych studiach. I ostatnia rzecz, którą chciałam powiedzieć, to była właśnie poetyka. Poetyka w świetle językoznawstwa to było też taki, to jest lektura tekstów naukowych, które też mamy taki przedmiot i po prostu teksty naukowe, które są w różnych, przeróżnych tematach. I to był jeden tekst, o którym ja zrobiłem akurat referat, bo już była moja kolej. Ja zrobiłem referat, bo bardzo interesowało mnie poetyka, wiecie, jestem z Iranu, jestem ze świata poetyki, poezji. I zrobiłem właśnie referat o Romanie Jakobsonie, dlatego że ten sposób, w którym on uważał, że poetyka spełnia swoją rolę w językach, to jest bardzo ważne. Generalnie potem dużo też powiedziałam od siebie, o tym, że jak bardzo poetyka odgrywa ogromną rolę, poezja odgrywa dużą rolę w Iranie, w tym jak się wychowałem. Planeta Abstrakcja wydała odcinek kiedyś ze mną, jak ja mieszkałem w Andrychowie i oni byli u moich rodziców w Iranie. Właśnie o tym, że jakby na spotkaniach rodzinnych w Iranie czyta się poezję. To jest bardzo ważne. My się wychowaliśmy z poezją. Nawet mam tam książkę Hafeza i Saadiego i Rumiego po persku, co prawda mam, ale chciałbym też zdobyć je po polsku. Mniejsza. Chodzi o to, że jakby ta poezja jest bardzo dużą sprawą jakby dla Irańczyków. Irańczycy nie mogą być obojętni, jeśli chodzi o poezję. No i jak to widziałem ten temat, od razu wybrałem do referatu i postanowiłem, że to są totalnie moje klimaty. No i profesor też był zachwycony moim referatem, dlatego że właśnie rozmawialiśmy tam o tym, że jak bardzo poetyka jest rodzajem sztuki, artes liberales, właśnie sztuki wyzwolone, jest rodzajem sztuki, w którym przedstawione są myśli, przedstawione jest tak naprawdę, powiedzmy, nawet to szaleństwo, które dzieje się w głowie tego pisarza, tego poety. A tak naprawdę to może wynikać z wielu rzeczy. To może wynikać z wojny, to może wynikać z miłości, to może wynikać z głodu, to może wynikać z różnych spraw, które tak naprawdę są bardzo, bardzo ważne, są bardzo, jak to powiedzieć, walidne, to są bardzo takie poważne już sprawy, które się dzieją wciąż na świecie i jakby my też bierzemy w to udział. I no właśnie o tym rozmawialiśmy, o tym, że jak bardzo poezja jest ważna i dlaczego nawet warto od czasu do czasu dedykować trochę czasu poezji, żeby wiedzieć, żeby poczuć właśnie sztukę, żeby przeżywać sztukę, żeby dowiedzieć się, że jak bardzo poezja jest rodzajem sztuki, która jest też warta poświęcenia. Nie tylko malowidła, nie tylko malarstwo, nie tylko muzyka. Owszem, jakby wszystkie one są bardzo, bardzo ważne. Klasycznymi sztukami to są, ale my tutaj zajmujemy się sztukami, które sztuki, nie wiem, czy sztuki można mogą być, tak mogę powiedzieć, sztukami w liczbie mnogie. Tutaj się zajmujemy sztuką, która jest wyzwoleniem naszych uczuć, naszych emocji. Jakby chcemy mówić o tym, że wcale pokazanie emocji nie jest złe, nie jest wstydem, nie jest problemem. Jakby mamy te emocje, żeby nimi się operować,
ale niekoniecznie, żeby nimi się kierować swoim dzieciom. Jakby pójść, jakby mamy też rozum, mamy też różne emocje, żadna emocja nie jest negatywna ani pozytywna, lecz każda emocja jest po prostu potrzebna. I jakby dlatego uważam, że te studia są bardzo ważne i warte są, żeby pójść nawet studiować na ten wydział, na nasz wydział, zapraszamy, na Artes Liberales, dlatego że na tych studiach dowiadujemy się, jak bardzo jesteśmy warci, żeby być, jak bardzo nasze emocje są ważne i jak bardzo nie tylko emocje, ale i nasze i ten sposób, w którym współżyjemy z całym światem, jak, ten sposób, w którym akceptujemy i rozumiemy ten świat, jak, ten sposób, w którym odbieramy ten świat. Ponieważ jeśli jesteśmy w dobrej relacji z samym sobą, to wtedy możemy być również w dobrej relacji z kimś innym. Jeśli kochamy siebie, możemy również kochać innych. Jeśli jesteśmy ze sobą w zgodzie, to potem możemy w ogóle próbować być w związku z kimś innym. Poznać kogoś na życie, kogoś wartościowego na całe życie. I to są też bardzo ważne tematy, które uważam, że na innych wydziałach są po prostu ominione. A my tutaj rozmawiamy o tym, jak bardzo one są potrzebne, jak bardzo one są wartościowe i jak bardzo warto jest nimi się zajmować. Bardzo dziękuję, że słuchaliście mnie i uczestniczyliście dzisiaj na moją prezentację tak naprawdę o moim wydziale z Uniwersytetu Warszawskiego Artes Liberales, sztuki wyzwolone, sztuki, które są wyzwolone z naszych serc, które chciałbym, żeby też móc nie tylko mówieniem i nagrywaniem, to znaczy nagrywaniem teraz widzicie jakby moje ani sprzęty, ani jakby nagrywanie nie są jakoś bardzo mocno jakościowe. To zresztą chciałbym mieć lepsze sprzęty po prostu, żeby móc nagrywać, ale no niestety teraz muszę dać radę tak jak jest. Natomiast to co chcę powiedzieć jest to, że sztuka mówienia, sztuka opowiadania, sztuka wprowadzenia kogoś w jakąś podróż, rozmawiając z tą osobą. To jest też sztuka. I na razie tą sztuką się zajmuję, jako swoja, jako moja pasja, jako moja... chciałbym, żeby to była praca, w której się rozwijam później. Teraz muszę mieć umowę o pracę, muszę pracować w korporacji i tak dalej, dopóki dostanę kartę stałego pobytu i polskie obywatelstwo, a potem zobaczymy. Potem bardziej chciałbym być na własnej ręce, pracować właśnie w sprawach, które mnie interesują rzeczywiście i móc właśnie w tej swojej pasji się rozwijać. I to też jest bardzo ważne, żeby w ogóle mieć świadomość tego, co się robi, że czy rzeczywiście to, co ja robię, jest sprawą, która powoduje, że codziennie wstaję z łóżka i jest uśmiech, mam uśmiech na twarzy i mówię, że super, super, że jestem, super, że mam tyle energii, chcę wstać i robić coś, chcę wstać i coś tam robić na tym świecie, być plusem na świecie, rozwijać się, spełniać się, a czy budzę się z łóżka, budzę się rano i wstanę z łóżka i mówię, że to muszę po prostu dzisiaj robić to i to i to, bo ktoś mi mówi, bo to są cele jakiejś wielkiej korporacji, która i tak mnie nie interesuje, ale dają mi umowę, więc muszę ich słuchać i robić to, co mi mówią, tak? No więc to są akurat tematy, które trochę krążą się w mojej głowie. Tak jak widzicie, jakby jestem trochę tu, trochę tam, ale chciałbym bardziej jakby wyjaśnić, dlaczego to jest potrzebne i że mam nadzieję, że będę mógł tym na cały etat kiedyś się zajmować, żeby być cały czas z wami. Dziękuję, że słuchaliście mnie. Wracam już do was pełnymi rękami i bardzo, bardzo się cieszę, że jeszcze raz odżywiam mój kanał, jeszcze raz odżywiam moją relację z wami, dlatego że bardzo tęskniłem, trochę miałem sprawy prywatne, które musiałem uporządkować w swoim życiu. Wiele rzeczy się dzieje, wiele pozytywnego, tak jak widzicie, się dzieje w moim życiu, z czego ja też jestem dumny. Miałem bardzo dobry rok, miałem bardzo podsumowanie tego roku, jest super. I cieszę się, chociaż mnie nie było z wami za bardzo i to jest trochę bolesne,
Natomiast, tak jak mówię, planuję być częściej, planuję być dłużej i planuję się zrealizować razem z wami. Dziękuję, że byliście ze mną i słuchaliście mnie i do zobaczenia. Cześć!